Na drugą gawę w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym zaprasza Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Dzień dobry, w poniedziałkowej drugiej kawie witam Maciej Nowak. Moim gościem jest Jarosław Gowin, lider Polski Razem. Witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Patrząc na ostatnie sondaże, te weekendowe, Zjednoczonej Prawicy nie będzie łatwo stworzyć koalicji w nowym Sejmie. Nie będzie nam łatwo rządzić samodzielnie i oczywiście może się też zdarzyć tak, że powstanie coś w rodzaju takiej koalicji strachu, czyli Platforma, PSL, Zjednoczona Lewica i Nowoczesna Ryszarda Petru, które będą miały jeden wspólny cel, nie dopuścić do przejęcia władzy przez obóz Zjednoczonej Prawicy. No, ale między innymi wygrane wybory na nic. No, między innymi dlatego jestem tutaj dzisiaj w Opolu, będę jeszcze także dzisiaj we Wrocławiu, w Świdnicy, w Żaganiu, w Żarach, w Zielonej Górze. Trzeba ciężko pracować do końca, wierząc, że Polacy nam powierzą ster rządu. Z Kukizem wam po drodze? Mnie po drodze, tak, dlatego że jest bardzo wiele punktów stycznych między tym, co Paweł Kukiz nazywa swoją strategią, a programem Polski Razem. Może mniej tych punktów stycznych jest między ruchem Kukiza a PiS-em, ale dla mnie posłowie wybrani z listy Pawła Kukiza będą naturalnymi partnerami do wspólnych rządów, o ile oczywiście nie będziemy mieli tej samodzielnej większości. A to jest taki bezpieczny partner, czy to jest raczej taki partner, po którym nie wiadomo, czego się spodziewać? Na pewno. Chociażby patrząc na ostatnie miesiące i postępowanie Pawła Kukiza. Na pewno Paweł Kukiz, o którym mam bardzo dobre zdanie jako człowieku, musi określić też swoją przyszłą rolę jako polityk. Ale myślę, że to jest szczery patriota i to jest człowiek, który bardzo chce gruntownych, dobrych zmian w Polsce. To jest wystarczająca płaszczyzna do tego, żebyśmy współpracowali. Tylko on mówi, że nie będzie wchodzić w żadne koalicje, że ewentualnie może być współpraca merytoryczna nad konkretnymi gdzieś tam postulatami, fragmentami programu. Wierzę, że gdy wejdzie do Sejmu, to poczuje taki ciężar odpowiedzialności za Polskę i zdecyduje się na tą trwałą współpracę, bo alternatywą jest ta wspomniana przeze mnie koalicja strachu. A tu nie chodzi tylko o to, że lepiej, żeby to Prawica i Paweł Kukiz rządziły Polską. No wiadomo, że taka koalicja tych czterech ugrupowań będzie wewnętrznie niespójna, targana konfliktami. Pewnie ten rząd będzie nietrwały i kadencja ulegnie skróceniu. A taki wariant zjednoczenia Prawica i Zjednoczona Lewica, to matematycznie by się składało. No matematycznie może tak, to matematycznie jeszcze bardziej by się składała koalicja Zjednoczonej Prawicy i Platformy. Ale mówiąc o prawicy i lewicy, no to trzeba sobie powiedzieć, że właściwie nie ma żadnych punktów stycznych. Ten scenariusz kategorycznie wyklucza. Zostawmy politykę, przejdźmy do spraw związanych z gospodarką. Szefowie Taurona zostali odsunięci od władzy, bo nie chcą ratować tonących kopalni. Jak pan ocenia to posunięcie? Oni się zachowali w sposób odpowiedzialny, bo to nie to, że oni nie chcą ratować tonących kopalni, tylko oni nie chcą dopuścić do tego, żeby niezrestrukturyzowane kopalnie zatopiły przemysł energetyczny. Zamiast jednego tonącego byłoby dwóch. Zamiast jednego tonącego byłoby dwóch, a przecież wiadomo, że jeżeli przemysł energetyczny ma się rozwijać, albo inaczej, jeżeli mają ominąć nas drastyczne podwyżki cen energii, to potrzebne są duże inwestycje w energetykę. Ewa Kopacz, i teraz nie uprawiam propagandy przedwyborczej, mówię o ewidentnym fakcie, chyba zauważalnym dla każdego, stchórzyła przed górnikami, nie odważyła się na żadną reformę górnictwa. Zamiast tego próbuje zasypać studnie bez dna, jaką są niezrestrukturyzowane kopalnie, pieniędzmi z innego sektora. Uważam, że poprzednie kierownictwo Taurona zachowało się odpowiedzialnie. Tak wyglądałaby, czy będzie wyglądała reforma górnictwa w wykonaniu Zjednoczonej Prawicy? No, jesteście blisko Piotra Dudy, blisko Solidarności, którzy są z kolei bardzo blisko górników i jest dobrze tak, jak jest. Rzeczywiście, bo
względem gospodarczym PiS jest bliski takiemu związkowemu punktowi widzenia. Polska Razem jest ugrupowaniem dużo bardziej wolnorynkowym. Natomiast wspólnie mamy świadomość, że w górnictwie konieczne są reformy, ale też jesteśmy zdeterminowani, żeby polskie górnictwo ratować i żeby energetykę w naszym kraju opierać na węglu, bo to jest jedno z naszych podstawowych bogactw naturalnych. Ja myślę, że nie unikniemy decyzji czasami trudnych, czasami kontrowersyjnych społecznie, ale ja na przykład w ogóle nie jestem przeciwnikiem prywatyzacji kopalni. Są w Polsce kopalnie, które przynajmniej do niedawna, a teraz jest gwałtowny spadek ceny węgla na rynkach światowych, więc sytuacja jest dodatkowo trudna, ale te prywatne kopalnie do niedawna przynosiły zyski i trzeba uważnie przeanalizować, co można z każdą z kopalń z osobna zrobić. Na pewno będziemy ratować miejsca pracy, ale na pewno nie kosztem reszty społeczeństwa. Mm-hmm. Czyli prywatyzacja nie jest w tym przypadku wykluczona? Nie, nie jest wykluczona. Moim zdaniem byłoby nieodpowiedzialnie, gdybyśmy mówili, że cały sektor górnictwa ma pozostać w rękach państwowych. Na pewno państwo powinno opierać strategię energetyczną Polski na węglu. Natomiast musimy inwestować w nowoczesne technologie spalania węgla, tak żeby ominąć z jednej strony restrykcje unijne związane z ochroną środowiska, no ale przede wszystkim po to, żeby rzeczywiście to środowisko chronić. Przejdźmy płynnie z wątku związanego z kopalniami, z górnictwem do wątku emerytalnego. Jak będzie wyglądała reforma? Czy zakończy się tylko na tym obniżeniu wieku emerytalnego? To jest twarde zobowiązanie PiS-u, pod którym politycy Polski Razem się podpisują, chociaż ja nie ukrywam, że nie jestem entuzjastą ponownego obniżania wieku emerytalnego, ale w gruncie rzeczy, jak patrzę na pańskie pokolenie, to myślę, że być może w ogóle należy zrezygnować z określania wieku emerytalnego, takiego sztywnego, tylko na emerytury będą w przyszłości przechodzić ci, których będzie na to stać. I myślę też, że wobec faktu, że ZUS jest tak naprawdę bankrutem, trzeba całkowicie zmienić system emerytalny, trzeba wprowadzić system tak zwanych emerytur obywatelskich, czyli państwo gwarantuje każdemu emeryturę na tym samym poziomie. To nie będzie poziom wygórowany. Taka emerytura minimalna, tak jest chociażby w Kanadzie, w coraz większej liczbie państw na świecie. Natomiast ci, którzy chcą mieć wyższą emeryturę, będą się osobno indywidualnie ubezpieczać. Oczywiście musi obowiązywać zasada praw nabytych, czyli ci, którzy, no tak jak chociażby przedstawiciele mojego pokolenia, są w tym dotychczasowym systemie, oni już będą mieli emerytury wypłacane przez ZUS, ale w jakimś momencie nowe pokolenie, nowy rocznik powinien wejść w ten nowy system. A co z przywilejami? Dzisiaj jest wiele grup, które mają przywileje, mogą iść w wieku tam 40-50 lat, mimo że tak naprawdę wykonują bardzo często pracę biurową taką samą, tylko są w tym uprzywilejowanym sektorze. Czy to powinno być zniesione? Świetnym przykładem jest omawiane przez nas przed chwilą górnictwo. Ja rozumiem, że górnikiem, który tam jest kilometr pod powierzchnią, tak, górnikiem dołowym nie można być w wieku 60 kilku lat, ale problem polega na tym, że duża część pracowników kopalń to jest obsługa administracyjna i ta obsługa ma takie same przywileje jak górnicy dołowi. Z tego typu nieuzasadnionymi przywilejami trzeba skończyć. Podobnie jest w policji. Nie każdy policjant goni przestępców, goni złodziejów. Część jest, wykonuje tą pracę za biurkiem. Warto przyjrzeć się, jak rozwiązują te problemy inne państwa. My się w wielu elementach niekoniecznie mądrych wzorujemy na Niemczech, chociażby jeżeli chodzi o politykę wobec imigrantów z krajów islamskich. Ewa Kopacz ustąpiła tutaj niemieckiej presji, niemieckiemu dyktatowi. Warto, żeby zamiast takich głupot naśladowała rozwiązania, które w Niemczech funkcjonują dobrze. Tam jest tak, że policjanci przychodzą na emeryturę w takim samym wieku jak przedstawiciele innych dziedzin gospodarki, innych zawodów. No tyle tylko, że od pewnego wieku zajmują się pracą administracyjną, zarządzają, a nie już są na tej pierwszej linii walki ze światem przestępczym. Co w sprawie podatków?
Im niższe, tym lepiej. Na pewno naszym twardym zobowiązaniem, z którego się wywiążemy, jest podniesienie kwoty wolnej od podatków, co oznacza, że wszyscy płacilibyśmy niższe podatki. Oprócz tego trzeba obniżać podatki dla małych, następnie dla średnich firm. One są kołem zamachowym polskiej gospodarki, a mnóstwo, zwłaszcza małych firm, dzisiaj znajduje się na granicy bankructwa. Pani prezes Szydło, nasz kandydat na premiera, zapowiedziała, że obniżymy CIT dla tych, czyli taki podatek zysku dla tych małych firm, ale planujemy też cały szereg innych rozwiązań promujących na przykład inwestycje. A taki postulat jak ma Nowoczesna, 3 razy 16, 16% VAT-u, PIT-u i CIT-u? No, pytanie, czy byłaby zgoda społeczna na takie rozwiązanie, bo ono jest ekonomicznie uzasadnione, ale ono oznacza automatyczny wzrost cen na żywność czy na mleki, co dla tej mniej zamożnej części społeczeństwa brzmi jak horror. Oczywiście można by to rekompensować jakimiś dodatkami, ale ja podchodzę... Ale skąd, z czego wziąłby się ten wzrost cen przy obniżeniu na przykład VAT-u? No, jeżeli dzisiaj żywność jest opodatkowana VAT-em na poziomie 7-8%, no to wzrost do 16% automatycznie oznaczałby wzrost cen żywności o 8%. Dla mnie, pewnie też dla pana redaktora, dla części z nas, to może nie jest wzrost, nie byłby to wzrost drastyczny, ale naprawdę proszę mi wierzyć, że skala biedy w Polsce jest ogromna. Dla wielu ludzi wiązałoby się to z ogromnymi wyrzeczeniami. I teraz tego typu reformy uzasadnione ekonomicznie, bo to by doprowadziło do ogromnego uproszczenia systemu podatkowego, można wprowadzać wówczas, kiedy jest zgoda społeczna na takie propozycje, jakie formułuje Ryszard Petru. Na pewno dzisiaj zgody Polaków nie ma. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jarosław Gowin, lider Polski Razem, był gościem w drugiej kawie. Dziękuję.